29 stycznia, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Bezsaleckie Centrum Przesiadkowe to idea, która jest obecna w samorządowej przestrzeni miasta od kilku lat. W ostatnim czasie nastąpiły jednak decyzje i działania, które z tej idei czynią już projekt w fazie realizacji. Centrum Przesiadkowe obejmie teren, w którego środku jest Bolesławiecki Dworzec Kolejowy. Połączenie kolejowe z regionem i z regionami sąsiednimi będzie bowiem jedną z zasadniczych cech tego centrum. Dworzec jest jednak własnością spółki kolejowej, dlatego istotne było to, co będzie się działo z budynkiem, który choć niedawno remontowany, to nie jest w najlepszej formie. Udało nam się wprowadzić pierwszy etap związany z budową centrum przesiadkowego. Tym pierwszym etapem jest remont dworca, tego zabytkowego budynku dworca, który znalazł się na bardzo wąskiej liście, jeśli chodzi o nasz region, bo tylko 3 miejscowości uzyskały taką decyzję, czyli Szklarska Poręba, dworzec w Szklarskiej Porębie, dworzec w Węglińcu i dworzec w Bolesławcu. Te dworce przejdą bardzo, bardzo gruntowną modernizację. Na stworzenie w Bolesławcu Centrum Przesiadkowego miasto otrzymało już dotacje z Unii Europejskiej. Na razie dotyczy to opracowania koncepcji i projektu całego przedsięwzięcia. Pieniądze na to miasto otrzyma bezpośrednio z Brukseli, ponieważ cały projekt obejmuje aż 5 państw europejskich. Jesteśmy jedną z cząstek europejskiego pilotażu, którego zadaniem jest poprawa połączeń komunikacyjnych na pograniczach. Tak się składa, że w naszym projekcie występują 2 obszary transgraniczne. Jeden to jest obszar polsko-czesko-niemiecki, którego bardzo ważnym elementem jest dworzec w Bolesławcu. I drugi to jest pogranicze Słowenii z Austrią. Budynek dworca nie wchodzi w sam projekt, ale to miasto wraz ze spółką kolejową muszą zapewnić to, by stał się on integralnym elementem całego przedsięwzięcia. Obecnie trwają rozmowy z kolejami dotyczące zagospodarowania budynku. Równolegle prowadzone są działania koncepcyjne. Po opracowaniu tej dokumentacji, która powinna być zrealizowana w przeciągu kilkunastu najbliższych miesięcy, na bazie tej dokumentacji będziemy mogli aplikować o duże pieniądze związane z realizacją tej koncepcji, która powstanie w wyniku tych działań, na które otrzymaliśmy w tej chwili pieniądze. Warte podkreślenia jest to, że ten projekt nie uzyskałby dofinansowania, gdyby nie szerokie kontakty międzynarodowe i gdyby nie stworzenie sieci instytucji, samorządów w 5 co najmniej krajach. Budowa centrum może być jedną z największych inwestycji miejskich. Ma też odegrać istotną rolę w budowaniu nowego ładu komunikacyjnego w mieście. Może ono wpłynąć na ograniczenie ruchu samochodowego w samym mieście, a mieszkańcom i przybyszom ułatwić komunikację z centrami regionalnymi w kraju oraz w sąsiednich państwach i regionach. Wchodzą w to również najbliższe lotniska we Wrocławiu, Dreźnie oraz w Berlinie. Powiat bolesławiecki wystąpił do ministra obrony narodowej o pieniądze na poszerzenie drogi z Osiecznicy do Rudawicy. Droga jest wprawdzie szeroka, ale nie na tyle, by bez przeszkód mógł się po niej poruszać ciężki sprzęt amerykańskich wojsk. 6 metrów szerokości ma droga budowana z Osiecznicy do Rudawicy. To jedna z najszerszych dróg w powiecie, ale okazuje się, że to za mało, biorąc pod uwagę fakt, że będą z niej korzystać wojska amerykańskie, poruszające się sprzętem wojskowym o dużych gabarytach. Mówił o tym na ostatniej konferencji prasowej starosta bolesławiecki. Informacje, jakie tam do nas docierają, szczątkowych, wynika, że ma powstać rodzaj bazy amerykańskiej w rejonie powiatu bolesławieckiego, gdzieś tam w okolicy Świętoszowa. I już w tej chwili mamy problemy takie, że korzystając z poligonów, armia amerykańska się przemieszcza przy użyciu pojazdów ponadgabarytowych. Nasze drogi 5-metrowe i 6-metrowe, te lepsze, mówimy o wojewódzkich, to są 6-metrowe, to są drogi za wąskie do tego sprzętu. W związku z tym powiat bolesławiecki zwrócił się o pieniądze na powiększenie drogi do ministra obrony narodowej.
Dysponujemy nawet zdjęciami, które wskazują na to, że jest to po prostu blokada ruchu. Mało tego, przy każdej drodze są pobocza. Te pobocza są rozjeżdżane, bo one są żwirowe i po prostu degraduje się przez częste przejazdy, a te przejazdy są i to bardzo częste, szczególnie między Żaganiem a Świętoszowem. Chodzi o poszerzenie drogi o 1,5 metra, czyli dobudowanie po dwóch stronach jezdni wytrzymałych poboczy i do tego 0,5 metra pobocza żwirowego. To zdaniem powiatu wystarczy, by upłynnić ruch na drodze, gdy będzie się po niej poruszał ciężki sprzęt wojskowy. Zapraszam teraz na blog wiadomości w wersji skrótowej, a rozpoczniemy od informacji o sukcesie Bolesławieckiej uczennicy. Magdalena Golsztajn z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych została finalistką 10. Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. O awans do kwietniowego finału w Kołobrzegu walczyło 360 uczniów. Magda pracowała pod kierunkiem Lucyny Hajduk. Na środowej sesji Rady Miasta radni mogą przyjąć 3 uchwały, które spowodują przekazanie pieniędzy dla samorządów wojewódzkiego i powiatowego. A chodzi o współfinansowanie inwestycji na drogach administrowanych przez te samorządy. I tak do województwa przekazanych ma być prawie 230 tysięcy złotych na remont chodnika przy ulicy Widok. Natomiast do powiatu ma pójść 340 tysięcy złotych na remont Dolnych Młynów i Staszica. $6 miliardów w latach 2019-2025 otrzymają gminy w ramach wsparcia tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i schronisk dla bezdomnych. Przewiduje to procedowana w Sejmie ustawa, która jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego. Nowe prawo w tej kwestii powinno wejść w życie 1 marca tego roku. Do końca maja trwał będzie konkurs dla przedszkolaków zorganizowany przez policję na projekt elementu odblaskowego. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Ich autorstwo może być indywidualne bądź grupowe do 5 osób. Każdy uczestnik może przesłać 3 prace. Składać je należy na adres Komendy Wojewódzkiej Policji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 sierpnia. Niemiłość Beksińscy, Jeszcze nie koniec i The Place to filmy, które na miłośników dobrego kina czekają w lutym, a wszystko w ramach dyskusyjnego klubu filmowego, który 12 lutego obchodził będzie 11 lat swojej działalności po reaktywacji w 2007 roku. Ci, dla których kino jest pasją, spotykają się w każdy poniedziałek o godzinie 19. Dla najmłodszych mieszkańców gminy Bolesławiec były to ferie pełne atrakcji, tych artystycznych i sportowych. Miłośnicy sportu do dyspozycji mieli sale gimnastyczne, gdzie pod okiem instruktora toczono zacięte pojedynki w piłkę nożną i nie tylko. Krainę lodu tworzyły dzieci w pracowni plastycznej, gry i zabawy zorganizowano też dzieciom w poszczególnych domach ludowych. Była szefowa radiowej Trójki, dziennikarka Magda Jeton, była gościem Danuty Maślickiej w ramach cyklu Ci, których poznać warto. Na motto naszego dzisiejszego spotkania wybrałam zdanie sympatyka Trójki. Ono tak brzmi. Niby marginalne, a jednak czasem nie do zniesienia jest utrata radości ze słuchania ulubionego programu radiowego. O tym, jaka była radiowa Trójka i jaka jest obecnie, o znanych radiowych głosach, o anegdotach Danuta Maślicka rozmawiała z byłą szefową programu Trzeciego Polskiego Radia Magdą Jeton. Spotkanie z dziennikarką Danuta Maślicka oparła na najnowszej książce Magdy Jeton Państwu pierwszym opowiem o Trójce. Zaczyna Pani tę książkę opowieści o swoim starcie dyrektorskim. Czyli jest to taki moment, kiedy Pani przychodzi do radia, budżet jest właściwie przejedzony, nie ma Pani żadnych pieniędzy, co Pani robi? Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie jestem typem dyrektorki i w życiu bym nie została dyrektorką, bo normalnie dyrektorem zostaje osoba, która od samego początku swojej pracy o to się stara.
idzie po wszystkich szczeblach, potrafi się kłaniać, wie komu się podlizać, wie gdzie się pokazać, gdzie tamtego i wtedy na końcu zostaje jakimś kimś, dyrektorem, prezesem. Ja nigdy o to nie walczyłam i dyrektorką stałam się przez przypadek. Dlatego też byłam nietypową, bo nie nauczyłam się wcześniej kłaniać, zginać, pochylać głowę i tak dalej. No i w wyniku czego 4 razy wyrzucali mnie z pracy właśnie za to, że nie potrafiłam się pochylić. Do Trójki trafiła w latach 70., potem w stanie wojennym jako negatywnie zweryfikowana przez 8 lat została pozbawiona prawa wykonywania zawodu. W 2006 roku odeszła z Trójki, do której powróciła 3 lata później już jako jej dyrektor, zastępując na tym stanowisku Krzysztofa Skowrońskiego. Jeszcze tego samego roku została odwołana z funkcji dyrektora. Na skutek trwającego 10 miesięcy protestu zespołu Trójki ponownie została powołana na dyrektora w 2010 roku, którym była do stycznia 2016 roku. Na koncie ma ponad 100 różnego rodzaju akcji promujących rozgłośnie. Tak jak mnie prezes zmuszał, kiedy nie rosła słuchalność, to mi mówił, zamiast czytać to Karczuk, powinniście czytać Grochole. Musisz obniżyć poziom, bo inaczej nie wzrośnie słuchalność. A ja mówię, nie muszę obniżać poziomu, tylko zrobię coś takiego, że ludzie będą deklarowali, że słuchają Trójki. Czyli muszę ją pokazać w taki sposób, żeby wszyscy mówili, Boże, to super, ci ludzie na współpracy świetni, ten program jest świetny, deklaruje, że słucham Trójki. Często pytanie kontrolne pokazywało, że wcale nie słucha Trójki, tylko się snobuje na słuchanie Trójki. Co mnie wystarczało, dlatego że mnie to zwalniało z nacisku, że trzeba majstrować, obniżając poziom. Jak twierdzi, zawsze dbała o to, by o Trójce mówiły, Trójkę pokazywały i o Trójce pisały media. Temu miał służyć m.in. koncert Radia Razem. A wymyśliłam się taką bulwersującą rzecz, że postanowiłam na naszej antenie jednego dnia grać dżingle tych stacji z pewnym komentarzem naszych dziennikarzy. Nawet te stacje komercyjne były zdumione, jak dzwoniłam osobiście i prosiłam o przysłanie mi dźwięku. Tych, no bo chciałam w oryginale nadawać te dżingle, bo myśleli, że ja na pewno coś chcę zrobić. To jest niemożliwe, żebym ja na naszej antenie grała dżingle Trójki. Dziennikarze moi mówili, ty słuchaj, przecież oni cię wyrzucą, ty zwariowałaś kompletnie. Ja mówię, czy ty sobie wyobrażasz, że jeżeli słuchacz Trójki usłyszy pewnego dnia dżingle RMF-u na naszej antenie, to się przerzuci na RMF? No w życiu nie stracimy żadnych słuchaczy, a media na pewno o tym napiszą. Spotkanie z Magdą Jeton w teatrze trwało blisko 2 godziny. Oprócz wielu anegdot dziennikarka opowiedziała o tym, jak wyglądały jej kilkukrotne rozstania z Trójką. Mówiła też o obecnej sytuacji w rozgłośni i o pracy jej kolegów dziennikarzy. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Po niej zapraszamy wyjątkowo na kolejny odcinek Metamorfoz. Dziś w programie wystąpi Agnieszka, która zgłosiła się do programu z nadzieją na poprawienie permanentnego makijażu brwi. Co z tego wyszło? O tym w programie Wiolety Juchaniuk. Ale przedtem jeszcze na chwilę spotkam się z Państwem, żeby rozdać wejściówki na boleseckie termy. Szczegóły za chwilę.